Witam Was już w dziesiątym filmiku z serii filmików na temat Pixery. Tutaj Norbert wtpaje LTT. W dzisiejszym odcinku zobaczymy podstawy programowania timeline'u w Pixerze. W nowym projekcie stworzyłem ekran, na którym chcę wyświetlić swój content. Funkcją drag and drop upuszczam swój materiał na ekran. Wawstwa została automatycznie wygenerowana, po naciśnięciu spacji otwarzamy plik, a po ponownym naciśnięciu spacji robimy pauzę. Możemy też użyć przycisku do kontroli transportu naszego timeline'u znajdujący się po lewej stronie ekranu. Pierwszy od lewej to przycisk play, następnie pauza, a na końcu stop. Po naciśnięciu stop program automatycznie przeskakuje do początku naszego timeline'u. Nasze pliki wideo są reprezentowane przez prostokąty na naszym timeline. Ie. Jeżeli złapiemy koniec naszego pliku i przeciągniemy go w prawą stronę, przedłużamy jego odtwarzanie, co oznacza, że plik zostanie zapętlony. Jeżeli znów przeciągniemy w lewo, to plik zostanie skrócony. Kiedy chcemy zresetować czas odtwarzania pliku do oryginalnej długości, musimy nacisnąć prawym przyciskiem myszy i Size to Vis of Funkcją Drag and Drop możemy upuszczać nasze klipy na naszą warstwę. Jeśli przyciągnę jeden klip do drugiego, on automatycznie przesuwa się do drugiego klipu. Jeśli jednak nasunę jeden na drugiego, automatycznie tworzę crossfade pomiędzy dwoma materiałami. Czas przejścia zależy od ilości nałożenia klipów na siebie. Aby kontrolować przezroczystość swojej warstwy, po lewej stronie na początku timeline'u znajdziemy parametr odpowiedzialny za tą funkcję. Wartość może być zmieniana w trakcie wyświetlania lub możemy tę wartość zapisać na tzw. keyframe'ach. Po każdej zmianie wartości możemy zauważyć, że żółty diamencik ukazuje się koło parametru. Po naciśnięciu diamencika wartość zostaje zapisana na keyframe'ie. Aby stworzyć nowy Keyframe, możemy nacisnąć dwa razy lewym przyciskiem myszy. Wszystkie zmiany na naszym timeline możemy robić podczas wyświetlania kontentu. Zmiany są widoczne od razu po ich zastosowaniu. Rozmiar naszej warstwy może być dopasowany przez użytkownika, co ułatwia pracę w momencie, kiedy pracujemy z bardzo dużą ilością warstw, a chcemy mieć najważniejsze warstwy cały czas widoczne na podglądzie. Aby zmienić rozmiar warstwy, wystarczy przeciągnąć jej granicę. Przyciskając jednocześnie Shift, zmiana zadziała na wszystkie warstwy, które są na danym timeline. Ie. Dla lepszej organizacji zawsze możemy ponazywać nasze warstwy. Ważną rolę odgrywa też rodzaj play dla naszego klipu. Po dodaniu klipu na warstwę i zaznaczeniu filmiku, po prawej stronie pokazują się wszystkie informacje dotyczące tego klipu. Pod Playmount mamy do wyboru cztery możliwości Lock to time to jest domyślna opcja, która sprawia, że czas odtwarzania klipu jest zależny od osi czasu timeline'u. Oznacza to, że kiedy wruszymy timeline, nasz klip też rozpocznie odtwarzanie, a kiedy zatrzymamy timeline, nasz klip też się zatrzyma. Free play once sprawi, że w momencie kiedy now pointer znajdzie się na naszym klipie, rozpocznie odtwarzanie klipu niezależnie od osi czasu. Mimo zatrzymania timeline'u, nasz klip zostanie otworzony raz aż do końca. Free loop to zapętlony klip niezależny od osi czasu timeline'u. W zakładce możemy też zdefiniować punkt startu oraz stopu tworzenia klipu. Możemy też zmienić prędkość odtwarzania klipu, zobaczyć jego długość i lokalizację na dysku twardym. W następnym odcinku zajmiemy się różnymi funkcjami naszego timeline'u. Do zobaczenia.